Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i przypominam o łapkę w górę, komentarzach, subskrypcjach. Wszystkie linki macie w opisie. W opisie, a my kontynuujemy grę Gothic 1. Tak jest, po prostu. Kilka wyjaśnień odnośnie też poprzedniego odcinka. Po pierwsze, byłem zmęczony, ok? Byłem zmęczony, to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że były hałasy z tyłu i cały czas starałem się słuchać, czy te hałasy są na tyle duże, że powinienem przerwać odcinek. A po trzecie, nie nagrywałem chyba z rok. A za mną było kilka osób. I strasznie tak się dziwnie czułem, jak taki, wiesz, jak taki tu dziesięciolatek, co szluga pali pierwszy raz, wiesz, o co chodzi? No, dziwnie, 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 dlatego wracamy już pełna energia. Gothic, powiem wam tak, w takim tempie, jak ja tam 4, 5, 6 odcinków będę dziennie pykał, a możliwe, że nawet więcej się uda, to powiem wam, że szybciutko przejdziemy Gothica i już wiem, jakie są plany po Gothicu. Prawdopodobnie wejdziemy w Lego i w Lego Batman. Po prostu. Taka seria dla młodszych, tutaj zazwyczaj, prawda, są przekleństwa, tutaj zazwyczaj gramy w takie, no w takie gry raczej nie dla turbo młodych, prawda? Więc, no będzie seria dla turbo młodych. To nie mój problem. Albo dla każdego, kto chce sobie obejrzeć tle, zresztą to nie ma Czy znaczenia, jest chciałem inny ograć typ? se. Wydaje mi się, że lepiej byłoby ograć na przykład takiego Da się chyba nigdy w Goticzka, dzisiejszych czasach do nikim takiego nie Lego na dogadać. przykład na streamie albo coś takiego, co nie? To raczej nie są takie rzeczy do nagrania. A z drugiej strony, właśnie odcinki z Lego to są Czekaj, najpopularniejsze lepiej tutaj się na tym wrócić do kanale, koła. więc pewnie przez to, że ludzie nie wiedzą jak Nie przejść i będę dalej wpisują i psychopatą wiesz, pisał. wyskakuje i szukają, nie? Zawsze to samo. Dobry tytuł, zawsze kilka Skończ tę wyświetleń, gadaninę, co? wiecie o co chodzi. Myślisz, że... A ja lubię grać w te Lego. Są takie, wiesz, odmóżdżacze, dobra. Co my mieliśmy zrobić? Powiem wam szczerze, nie pamiętam, chociaż to było z godzinkę temu. No, właśnie sobie przez tą godzinkę odpocząłem na chillku, nie wiem, czy tu byliśmy. Nie byliśmy. Siedziałem Się świstak. już skończyło dawno temu. Nie mój problem. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z Od was. razu wiedziałem, Chcę że to zostać dobry członkiem pomysł. obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, Chciałbym. żebym Są tak zarekomendował niezwykle cię u popularni, Diego, ciotco. musisz coś dla mnie zrobić. Co tak, w sumie to nie chcę, ale chyba nie Co mam wiem, dla jak to ciebie wygląda zrobić? sprawa z Chcę jedną z expem. broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, No że ja cię dobra. przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. Haha, I ty. to wszystko, co powinieneś O, wiedzieć. ty, kurwa, ale kozak, dobra. Przyszło mi, że mógłbym po prostu uciec twem. O. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Okej, nie lubię Dobrze, jak daj ktoś mi daje 100 taki, bryłek, a wiesz. ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Doza zaufania na starcie. Dobra. Będę pamiętał. Chciałem powiedzieć, że właśnie, słuchajcie, położyłem się na chwilę i mówię tak, nie wiem co robić, nie wiem co mam robić, oglądać jakieś YouTuby na telefonie, nie widzę oglądać. I mówię tak, a poczytam sobie to lolowe lore. Tak. Słuchajcie. Jak się wciągam i czytam to, jest zabawne, jest emocjonujące. Co za Ja bzdura. czytam i mówię, nie, tylko nie Jak to odcinaj, no mogłeś nie będę mnie nauczyć? spoilerował, nie? Przecież Czytam to. nie będę dalej słuchał tej Nie palaniny. wiem, kto to Musisz pisał, uważać na to, kurwa. co Nie mam mówisz, co? pojęcia. Chyba Mickiewicz, no. Co powtarzać? Nie mój problem. Powiem wam, mocne. Ostrzegam, ostrzegam. W dzisiejszych czasach. Powiem wam, mocne. Nie Polecam kombinuj, sobie by się nie poczytać lore. nauczył.
Ja już jestem smutny, bo wiem, że kiedyś się skończy, nie? Że kiedyś przeczytam wszystkie lore. A na razie walłem tylko Aatroxa, jeszcze nie skończyłem Arii, a zajęło mi to godzina, ale... Ale są świetne, świetne są, świetne. Polecam jak coś. Dobra, to od razu od tego Fiska możemy kupić tego, nie? Skończ ten problem. Broń. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Chyba nigdy nie skończy. Normalnie tak, o. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chciałbym kupić miecz. Pokaż mi swoje towary. No ma. Nie chciałbym być teraz w jego stronie. O, wytrój. Zardzewiały miecz, krótki miecz. A właśnie, jaki my mamy miecz? Tylko nie chcę teraz zepsuć, wiesz? O, czekaj. Dobra, cyk. A nie mogę sprawdzić swojego miecza, ale lipa. Dobra, to zrobimy tak. Zawsze gadają. Pyk. My mamy miecz 12, obrażenia 12 i to jest najważniejsze. A ile mamy siły aktualnie? 10. Okej. Okay. Chodź tu Fisk. Morduś. No. Pokaż mi swoje towary. Może będzie miał coś lepszego. To jest 12. O! Ludzie zawsze gadają. O! Ty, Koks. 20, ząb kopacza. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zardzewiały miecz, krótki miecz, chłopski miecz, język topielca, kłujący cierń i ząb kopacza. Ty, no ząb kopacza to ja bym wziął, ja bym kupił 160. Dobra, da się chyba jakoś ogarnąć to. No ten nasz miecz też możemy sprzedać, więc ja go w sumie ściągnę. Koniec. Zróbmy tak. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, i teraz do Fiska. Chodź tu. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tak. Pokaż mi swoje. To się chyba nigdy nie zmieni. Tak. I teraz tak. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Te kilofy. Nie wiem, czy to, co powiedzieli na początku, to było takie, wiecie. Takie osoby rzucone. Ale te kilofy bym zostawił, bo zresztą tutaj nie mamy jakieś tak, że potrzebujemy miejsca, w sensie, że mamy jakieś ograniczone. A zresztą kurwa, po prostu zapłacę. Po prostu zapłacę rudą może. Jestem dziwny, że mam 210 rudy? Nie wiem, ale macha głową. No i co teraz? Teraz enter? Enter, tak? Kościu, patyn mieczor. To się już więcej nie powinno. No jest elegancki, dobra. Jeszcze jakiś inny miecz mieliśmy kupić. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Ty, a jak ten miecz będzie lepszy i my... Jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Dobra, nie no, to nie powiemy, nie? Bo będziesz nas przysłał. Dobrze, wezmę go. Obawiam się, że masz za mało rudy. Zachowam ten miecz dla ciebie. Wierzyć we wszystko. Dobra, to... Jak on za mało? Czekaj, masz co? Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Ty, co tu się kurwa stało? Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Ty, halo, co tu się dzieje? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Aha, bo ja dostałem od tego kcepa. Dobra, teraz... Okej. Dobra, to posprzedajemy. Dobra, już kumam. Pokaż mi swój... Bo przecież my stówę dostaliśmy od tego ziomka, co nie? Dobra, brzytwa można sprzedać, dzban można sprzedać, patelnie można sprzedać. Chociaż nie wiem, czy 3 patelnie sprzedałem? Dobra, potem są talerze można sprzedać, pochodnie zostawimy, moneta nie ma żadnej wartości, kubek można sprzedać, mięso chrząszcze zostawimy. Pochodnia też jest koks, więc zostawiamy coś do żarcia tutaj. O, ser jest drogi. Dobra, ser jest pochczamp. Jeszcze 10 chyba potrzebujemy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak się tu jakby daje jeden? To jest chyba kurwa niemożliwe w tej grze. Ryżówka, może zostawimy. Piwo. O, jak tu się daje jeden na przykład, co nie? Od razu wiedziałem.
Jakieś, nie wiem. Tak. Nie pokaż tak. Mi swoje towary. Zdecydowanie nie tak. Cholera jasna. To się już nie powtórzy. Ile my mamy bryłek? Gdzieś tu będzie napisane, halo? Pewnie masz rację. Halo, bo ja nie wiem ile mam bryłek, no. 50 to. Dobra, jeszcze raz. A jak się daje jeden? Poczekajcie. To trzeba ogarnąć. Może Q na przykład. Patelnia na przykład. O, tak! Q, a E? E nic, czyli Q dajemy jeden, dobra. No i to jest cenna informacja. Dobra, jagody. Dobra, to chyba z żywności raczej wszystko zostawiamy, chyba że ten ser możemy... Ser możemy opylić. Zobaczmy, 50. Dobra, czyli styka już. Dobra. Czyli tutaj 2, 3, 4, 65 i enter. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. No przyjmij. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Aha, i teraz. Dobra, i teraz. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś. A to już zgadaliśmy, dobra, dobra. Od razu wiedziałem, że dobra. Trafiła ci się nie lada okazja. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To się już więcej nie powtórzy. Pokaż ten mieczyk. Bo jak będzie lepszy, to się wkurwie. Mam już dość tej paplaniny. To się chyba nigdy nie skończy. A, ale wymagana siła jest większa, także to jest useless. To i tak byśmy nie nosili tego męcza, więc mu w sumie oddajmy. Mam nadzieję, że dorzuci tam dychu. Ty, a może teraz by nie zauważyli, co? Co? A nie widzą. Dobra. O kurwa, już oni idą. Dobra, szybko, szybko. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Zamknij te drzwi. Co tu się kurwa stało? Lewo, lewo, lewo. Tylko gdzie ja zapisałem? Nie! Nie mam już wytrychów. Kurwa. A tak było dobrze. Ty. Lewo, jak to było? Lewo, prawo, lewo. Nie. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Cholera jasna. Dobra. Nie wiem, czy to jest cheating? Jak myślicie? Bo tak szczerze. Tak szczerze, to jest gothic. To tak nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem. No. W teorii wykorzystujemy mechaniki gry, tak? Bez żadnych kodzików. Dobra. Lewo. Lewo, lewo, prawo. Lewo. O kurwa, lewo, lewo, co? Lewo, 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 prawo, lewo. No nie wa... Wartość 40, jesteśmy bogaci! Ożeż, kurwa, co tu się stało, że się stało się? Cholera jasna. Ale to ja w ogóle nie wiedziałem, nie pamiętam, nie wiem. A jak poprzednio grałem, to nawet, nie wiem, minęło z półtora godziny, ja nawet nie byłem tu, gdzie jestem, ja szukałem jakiegoś gościa, kurwa, nie, ja zabijałem, jak wtedy chyba zabijałem żuki, czy te chrząszcze przez godzinę. Dobra, prawo, prawo, niestety. Dobra, jeszcze raz, prawo, lewo, lewo, prawo. Skóra wilka, fragment pancerza pełen za 50, skóra cienio stwora. Jasny gwint. Ja nigdy tu nie byłem, ja byłem tak biedny zawsze w gotiku. Lewa, 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 prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa.
Ryżówka, ryż, ser, szynka, wino, piwo. Jesteśmy bogaci. Chociaż pewnie zaraz się okaże, że wyjdziemy i tam nas chłop złapie i powie. No, że w ogóle nie wyjdziemy w sumie. A, prawo. Nie ta. Prawo, lewo. Talerz, kubek, patelniac, ban. Dobra, powiem wam tak. Nigdy tu nie byłem. I jakby ktoś pytał, nigdy mnie tu nie było. Ta-ta-ta-ta. Oh shit, patrz to. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A my nie oddaliśmy tego tak miecza, dobra. To idziemy. Znowu 16 minut okradania budynków, ale dobra. Witamy w Gothicu, co? A, i w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, czy tylko Gothic 1, czy będzie Gothic 2, czy może nagrasz Gothic 3, czy 4 i w ogóle... Pewnie, że nagram. No. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Okej. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Oj, poziom bijmy. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. No i koks, jesteś świstak. Kozacki, jesteś ziomo. Będę zapisywany na trójce, bo... Bo trochę się boję, że to może mieć jakieś... Hej, ty! No! Jakieś większe konsekwencje. Chociaż to jest Gothic 1, to nie wiem, ale no, trochę się boję, no. Zaraz będę przechodził i będzie. No nic. O, tu też są takie drzwi, Jezus, jak ja te drzwi bym otworzył. Dobra, Fisk. Czas tam pogadać, czas na zapis. Potem już nie będę zapisywać, ale... Dobra. Pokaż mi tę zbroję. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Wydaje mi się, że mnie stać teraz. Będę dalej słuchał tej paplaniny. Broń 15, ogień 5. No myślę, że spodnie kopacza są koks. Tylko trzeba sprzedać wszystko, co nie? Myślę, że to jest opłacalne. Więc teraz trzeba wszystko posprzedawać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Pewnie masz rację. Nie wiem, czy ten fragment pełzacza nie przyda się do jakiejś lepszej zbroi, ale dobra, to najwyżej odkupimy od niego. Sząszcza nie, monety też nie, no patelnię możemy opylić. Jedną sobie zostawimy, żeby tam smażyć. Rtęć. Rtęć. No sprzedajmy chyba skóra wilka, cieniostwora, talerze. Nie wiem, czy nie jest tak, że niektórzy dadzą mi więcej za niektórą rzecz. Możliwe, że tak jest nawet. Możliwe, że tak jest. Choć, a nie będzie mnie stać. On nie ma tyle rudy, ale tam, dobra, tam był jeszcze jakiś amigos koło nas, więc na chillku. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Słuchajcie, quick math. To ja powinno być... Aha, bo ja 10 sprzedałem. No dobra, niech będzie. Nie wiem, czy tym... Dobra, niech będzie. W sumie idealnie siadło, bo jest 405. To się chyba nigdy nie skończy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra. No i sztosik chyba, co? No, jeszcze trochę nam tych esencji zostało, żeby się healnąć. Przyjmij. Jak najbardziej, koniec. Musimy iść do innego amigosa. Ty? Nie, ty. Ty masz... Chociaż... A to nie byłeś ty, gościu, amigo? No, chłop już ujarany. A nie, on nas do obozu, tak, dobra. Jeszcze tu gdzieś jeden kupiec był. To był Dexter kupiec? Nie będę dalej. Hej, ty!
Tak, to twoje szczęście. Dexter. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Nowy zapis w dzienniku. Są blanciki sprzedawane. Są jakieś potki, to możemy mu sprzedać jakieś potki. W Gothicu zawsze było w miarę fajne to. Czemu wartość 25, a chłop mi daje grosze za to? Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. To nie było zbyt możliwe. Ty, to ja mu nie chcę tych płotek sprzedawać. W tej historii. Nie wiem, czy poprzedni też mnie oskamował, możliwe, no. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie mój problem. 54. Potrzebujemy 80. To nie mój problem. No, git. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. Dobra, możemy wyjść i teraz robimy tak, patrzcie. Idziemy do tego Amigo. Fisk. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż. Może, ale kogo to obchodzi? I kupujemy spodnie kopacza. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Wydaje mi się, że w Gothicu nigdy w życiu nie kupiłem spodni kopacza, bo były ekstremalnie drogie. Ale teraz mamy to. Żywność, artefakty, magia. Czemu nie ma tych? O, dobra. Uwaga. Okej. Koniec. Po prostu spodnie, tak? Okej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. A to drugie to były spodnie, czy co to było to drugie? Myślałem, że to się skończyło już dawno. To się chyba nigdy nie skończy. Tak, to też były spodnie, dobra. No ale mamy kozacką, możemy już na... Możliwe, istnieje szansa, że możemy temu jednemu chłopowi tam nakopać. A propos nakopać, a tu jest kopać. Ale śmieszne. Giga żarcik. A jeszcze pogadajmy sobie z Dexterem. Ja w ogóle ciągle, żeby... Bo wydaje mi się, że wcześniej miałem jakieś źle ustawione ustawienia i musiałem strzałkami, żeby zmieniać na przykład opcje dialogowe i teraz jestem przyzwyczajony, że ściągam rękę z myszki. Dobra, pogadajmy o bagiennym ziele. Bagienne ziele można palić, to bardzo odprężające. Okej. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Ale chłop ma tam z tyłu siekierę. Spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. O, może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra, ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Nie, albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. O, stalowe jaja. Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz.
50 bryłek to trochę dużo, jak na żółto dzioba, nie sądzisz? Nie. To już lepiej. Właśnie wydałem 500 za spodnie. Masz tu swoje 50 bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, mały. Całkiem możliwe, że to zrobię. Ale... Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Chłopie, jaki biznesmen. A, on jest w ogóle tym. Pokaż mi swoje towary. To ma mapę. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. A nie, to Dexter był, czyli ma... Kurwa, ze w nocy mi się podoba. Zielony nowicjusz. Normalny. Dobra, bierzemy jakieś blanciora. Ze w nocy. Dobra, kupujemy tak. Zielony nowicjusz. Mrok północy i ze w nocy. Prosta piła. No i koks. Przyjmij. Koniec. Dobra. Jest, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, palony jest blancior. Zielony nowicjusz. Lecimy. O, doświadczenie z tego mamy. Co? Łe. Zielony nowicjusz jest kurwa chujowy. Co robi zielony nowicjusz? To miganie to od zielonego nowicjusza, czy jak? Nie, no to jest zielony, no co to jest? To jest skamowanie ludzi. Chłop mi jakiś syf sprzedał, co nic nie daje, ty. Mądry chłopiec. Mądry? Nie, dobra, bo tu widzę, że tu można sobie okraść elegancko. Tu chyba nikt nie patrzy. Oj. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, 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 prawo. Chleb, smażone mięso, 80 bryłek rudy. W jakimś beznadziejnym, praktycznie pustym domu. Boże, ja poprzednio nie miałem wytrycha i ja to wszystko pominąłem. Wszystko. Tyle siana pominąłem, nie mając wytrychu. O, to chyba kogoś było. Mam nadzieję, że teraz... Oj. A, nowa twarz. A nie, dobra. Już się obawiałem, że jakieś tragiczne... Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Nie mam tyle. Ale chyba zapłacimy, co? A co będę z tego miał? Dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepną ci na odcisk albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli weźmiesz się za łby z jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zażynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpiecznie. No dobra, możesz może dajmy. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Prosta piła, szakal. Masz tu 10 bryłek rudy i po całym mnie ale w życiu. Pomożesz mi w razie potrzeby? Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie... Tak, tam targowisko na... Tak, tak, jasna. Południowa brana, północna na lewo. Tak, wiadomo. A i tak, kurwa, chodzisz wokół, bo nie się tu... No co i się dzieje? Jak leci? Możesz na mnie liczyć, chłopcze. No super. No i to wszystko? Uee. Ale szakal wygląda... Patrzcie tą kuszę. Patrz tą kuszę, opie. O, jakby ci z tej kuszy walnął, to jest one-shotted. Szakalowi, ale tamten bobek, to ja bym go tak siu tym mieczem porobił. Ale szakal wygląda no na tutaj mocnego zawodnika. Oj, przepraszam. Dobra, skrzynia.
się do tego nie mieszać. Śmiesznie by było, jakby to był dom szakala i teraz po prostu bym sobie wziął co swoje. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Patelnia, talerz, brzytwa, ser, bryłki rude, smażone mięso, chleb. Standardzik, standardzik, nic za bardzo ciekawego. 30 minut okradania wszystkich, każdego domku po kolei, gdzie można okraść Essa. I tak to się żyje tutaj. W tym, nie, to nie jest Korinis, to jest, nie wiem, w starym obozie. Gotika dwójkę jednak o wiele więcej pograłem. Dobra. Ewo. Brawo, nie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Lewo, 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 nie. Lewo, lewo, prawo, lewo. O. O, jakieś bryłki rude, smażone mięso, piwo. Esa. A jestem. Pojawił się. Jeden nowy w obozie i nagle okazało się, że 30 domów zostało kradzionych. Kto mógł to zrobić? To jest interesujące pytanie. A mam nadzieję, że... Hej, ty! No mam nadzieję, że ci ludzie to niezłe przygłupy są. Nowa twarz! Jestem Mordrak. A, zapamiętałem nawet. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Dobra, no to tak, co wybierasz? Zginąć? Albo się po prostu wynosisz stąd, gościu? Dobra, ale naprawdę najpierw pogadajmy. Jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. No, to tak, to... Masz problem. A najpierw zobaczmy, co ma do zaoferowania, no. Wybierz coś. Poka. Kły, kubek, talerz, pochodnia. A muszę iść do toalety, shit. Ale jeszcze z 10 minut odcinka, dam radę. Ryż, strzała, jak wszystko co chcę, przecież ty kurwa nic nie masz, amigos. 11 bryłek rudy. Chłopie, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Dobra, fast zapis. To trzeba zawsze enterem zrobić, kurczę, molek. Dobra. Masz problem. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie. Oj, może dosyć. Ten amigo za nami nam pomoże. To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Są. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Super. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu? Nie, chyba pójdziemy w ten stary obóz, który, czyli teraz, nie? Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, kojarzę. Możesz spróbować. No, właśnie bym chciał, wiesz. W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Przysyła mnie Torus. Mam się ciebie pozbyć raz na zawsze. Torus? Naprawdę? Cóż, to wszystko, co chciałem wiedzieć. No, bójka!
Jak tu się paruje? Wystarczyło dmuchnąć. Nie da. Ty więcej tego nie próbuj. Się przewrócił. No to jest niemożliwe, chłop mi... Co to jest? Sam by się przewrócił. Ty, no nie. Co jest? To jest kurwa cios. Wystarczyło dmuchnąć. Sam by się przewrócił. Nie, to jest oszukany chłop, po prostu z zaskoczenia nas bierze. Bójka! Schowaj broń. Kurwa, on do mnie jest... Mówię serio, schowaj to! Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. Dobra, jest nieźle, jest w porządku. Całkiem dobrze jest. Dobra, chłop ma łuk. No co? Dobra, jeszcze raz, damy sobie radę. Odłóż te cholery! Nie wiem, masz szczęście, już miałem... Odłóż te cholery! Dobra, kajtuj frajera. Pyk! Schowaj broń! Co? Schowaj broń! No schowaj! Co się kurwa stało? Mordrak! Schowaj broń! A, Mordrak jest nieśmiertelny? Czy coś się zbugowało? Na Mordraga! Schowaj broń! No! Masz... Nie no, co jest z Mordragiem? Nie no, Mordrag się zbugował, no. Ale heca. Schowaj broń! No schowaj! A nie zadaje mu HP? Schowaj broń! No, czyli musimy wczytać ten zapis, okej. Okay. I zrobić... Oddalić się. I zrobić tak. Skipnąć. Teraz ładnie zapisać. Schowaj broń! No i powadaj. Nigdy więcej tego nie próbuj. Ty, a ten... Ja rozumiem wszystko. Co to jest za hitbox? Dobra, to jest walka z bossem. Przygotujcie się. 30 najbliższych minut będę klikał w klawiaturę. Bezi, biegnij! Wyciągaj miecz. No co to kurwa jest, no? Chłopie na hita ściąga. 500 bryłek rudy, kurwa, na buty dałem. Bójka! Na buty, na spodnie. Dobra, jeszcze sobie... Bezi, biegnij! Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się... No. Zawsze to samo. Bezi, kurwa, mnie nie denerwuj nawet. A, rozruba. Facet ma już. Nigdy więcej tego nie próbuj. Dobra, jak... Nie, no kurwa. Nie chce mi się żyć, no. Moc wystarczyło dmuchnąć. Nigdy więcej tego nie próbuj. Sam by się przewrócił. Boże święty. Nie mów mi, że każda walka tak wygląda, bo przecież kurwa schisnę. No chyba... Chłop, tak, łuk tu, tego wyciąga, co jest grane? Kurwa, trudniejsze niż jakieś Sekiro czy inne gówno. Dobra. Schowaj broń! Dobra, jest masno, nie? Jest całkiem nieźle, zapiszemy, zrobimy tutaj zapis, la. Dwa. Wystarczyło dmuchnąć! Nigdy więcej tego nie próbuj! Sam by się przewrócił! Co, kurwa? Schowaj broń! No przecież blokowałem! Pa? A ja mu nic nie robię, okej. Nie oszczędzaj! Nie mogę go ograć taktycznie, ale ja mu żadnego damage'a kurwa nie robię nawet. Sam by się przewrócił. To jest niestety tak skonstruowane, że... Że no niestety. W tym obozie słuch nauczą.
Nie to... A, więc o to cicho. Nie dość wierzyć we wszystko. A, rozruba! Zobaczę tylko, czy jakby jakaś opcja dialogowa... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Wynoś... Wielkie słowa! Czyli nie, dobra. Chciałem zobaczyć, czy jakaś opcja dialogowa będzie taka, że... Że chłop powie, dobra, no to ten. To ja spadam, ale no niestety. Przeskipuję to wszystko. W tym obozie. Żartowałem. Przepraszam, no. Nie się klikło przypadkiem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra, i to wszystko. Tu robimy save'a elegancko. I dobra, czy z tym cieniem można o czymś ciekawym porozmawiać? Nie bardzo, to jest tylko jakiś standardowy NPC bardziej. Hej, ty! O, hej, ja. Twoje szczęście! Pewka. O, właśnie, możemy sobie usmażyć mięsko, bo jest droższe. Bo nie możemy? Co jest? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No, chyba nie możemy. Dobra. 41 minus bez questa żadnego, pochcząp. Chyba nigdy nie skończy. A, bo jeszcze. Dobra, jeszcze będzie okazja. O. Tu jeszcze nie byliśmy. Tu jeszcze przed nami jest ostateczna kurwa ta atrakcja tego odcinka. Na koniec. Lewo? Nie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Kilof, smażone mięso, esencja, pochcząp. Dawaj, bez i, bo nie wytrzymie. Nie wytrzymie, szybko lecimy. Ostateczny tutaj jest ten. Super zabawa teraz będzie. Będziemy się świetnie ba... O, słyszycie? Chrząszcze. Na nie mamy polować. Tylko... Daj, bo nie wytrzymy. Muszę iść do toalety. Come on, tu jest coś ciekawego? Dobra, ten się triggeruje. Dobra, już wychodzę. Lecimy. Tu coś ten, tego, owego, tu, to... Hej ja. Mądry chłopiec. Hej ty! Okej. Mądry chłopiec. Pewnie, że tak. Dobra, tu są jakieś dymy. To se pogadamy. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Super, dobrze wiedzieć. Dobrze, dobra, pogadamy z nimi i będę musiał kończyć odcinek, cześć, bo... jestem tu nowy. To nie naprawdę? Wytrzymy, nie dam rady. Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. 43 minuty biegania wokół i okradania jestem tych... Kilgo. Walczę na arenie. Okradania... Jesteś dobry? W walce? Nie beczek, nie tylko skrzynek. Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. No pochciałby, jedna walka. Totalny szef, dobra. I ten. Ten wygląda jak też, jak taki... Też jak walczy i taki jakiś ja? Taki... Walczę ku chwale o. Wielkiego Śniącego. Lepiej się do tego. Boga. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga Śniącego. Super. Kim jest Śniący? O nie, w naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie. Super. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie aż wasz Bóg... Tak. Dobra, pominę to, bo mi się nie chce. Aha, jakiś rytuał. Dobra, na czym to mogę rytuał, posłuchać. Który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie Śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Dobra. Zejdź mi z drogi! Nie wiem, czy tu byłem? Byłem tu? Byłem? Nie byłem? Okej.
lewa. Wiem, że to będzie lewa, ale prawa. O! Lewa? Kurde. Lewa, prawa. Patelnia, jakieś bryłki, dobra. Te same nudy zawsze. Znaczy zawsze, no w większości raczej nie ma niesamowitych rzeczy. Znaczy nudy, wiecie, to zawsze są bryłki rudy, nie? To jest potrzebne, to są ważne sprawy, co nie? Więcej bryłek oznacza, że lepsze rzeczy możemy kupić. Że mamy 140, przed chwilą nie mieliśmy w ogóle. Dobra, palimy mrok północy. Zobaczmy, co to daje. No. Coś się zmienia? Łeee, no poważnie? Ja myślałem, że to coś daje, wiecie. I się okazuje, że... Bo w Gothiku 2 chyba ci cały świat ci... wariował, a teraz tu chyba nic nie daje, to jakieś nudy. Chyba, że było jasno, a teraz jest ciemno, ale wątpię. Dobra, pogadajmy jeszcze ze Skatim. Czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. No wiem, wiem. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Okej. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Okej, ma to sens. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Okej, dobra. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Nie, Diego mnie za darmo tam nauczy. A broń jednoręczna, poziom pierwszy. 10 punktów doświadczenia, to ty jesteś pijany? Dobra, jeszcze stoczymy walkę, no, tam z tym bombem, bo on jest słaby ogólnie. No rusz się, chcę przejść! No, a ja bym chciał cię namierzyć, wiesz, ale nie mogę, o, elegancko. O, ten chłop, co tam zrobił. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Wybierę go, bo on jest najsłabszy teoretycznie, bo wygrał jedną walkę tylko. Chodź za mną. Dobra, zapiszmy. To sterowanie jest dziwne, na przykład tutaj muszę enterem, a wszystko inne robię spacem, więc to jest dziwne strasznie. No. Dobra. Zaczynajmy. Ale oni zaskoczenia biją, no! Przecież to się nie da, no. Czy na bank się okaże, że chłop ma wszystko... Nie no, chłop mi... Co? Chłop wyciąga miecz 6 razy szybciej ode mnie i co? Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Bić się, kurwa, po to tu jesteśmy, szybko amigo. Szybko się uczysz. No, ta gra jest głupia, kurwa. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Szybko się uczysz. Dobra. Zaczynajmy. No i widzisz to? Widzisz to? No nie da się. Nie da się w tą grę grać, no. To jest kurwa niegrywalna gra. Dobra. Zaczynajmy. Jak mnie stąd trafi, chłop. Nigdy więcej tego nie próbuj. Posłaj mnie w dupę. I tak będę, kurwa, truktał za każdym razem. Dobra, chociaż tu zapiszę, żebym te oszczędził, bo to pewnie będzie, pewnie najbliższy... Na bank ten odcinek będzie trwał jakąś godzinę czy coś, bo chłop tam 3 strzały.
Nigdy więcej tego nie próbuj. Bójka! Kurwa, on miał być najsłabszy. Nie, no jest... Co chcesz zrobić? Szybko się uczysz. Ja nie palę szlugów. Dobra. Ostatnio. Zaczynajmy. Ja nie mam neta, jestem sam w domu od 3 dni. I komputer mnie rucha w dupę. Ile ja mu zadałem? Więcej tego nie próbuj. Ile? Nic mu nie zadałem, a go trafiłem. Dobra. Nie, no nie. Tak kurwa. Dobra. Nie na mojej warce. Zaczynajmy. Niech wygra. Dobra, najlepsze. Szybko spam spacji i wtedy tak. No był unik robiony. Ale jak on tak obchodzi? Nigdy więcej tego nie próbuj. Dlaczego nie ma tutoriala, kurwa, w tej grze, no? Dobra. Zaczynaj. Jest! Tak! Nie. Ale było blisko. Dobra. Było blisko, kurwa. Zaczynaj. Było blisko sparować. Dobra. Odłóż broń! Dlaczego ja mu nic nie zadaję? Dlaczego ja im nic nie zadaję? Co jest? Dlaczego ja im nic nie zadaję? Dobra, nie rozumiem tej gry. Kończymy, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, ale mam kurwa tragiczny zapis. O Jezus Maria, jaki ja mam zły zapis. Oj. Dobra, trzymajcie się ciepło. Widzimy się potem. Idę sobie poczytać lore League of Legends, żeby się wychillować. Ale powiem wam tak, byłem taki dzisiaj mega wkurzony, nie? I usiadłem, tak sobie wychillowałem. Nie wiem, bardzo przyjemnie jest, naprawdę. Polecam, jeżeli ktoś gra w League of Legends, a nie czytał lore, nie interesował się, kto skąd pochodzi, to naprawdę polecam, bo te opowieści są napisane w tak fajny sposób, że czytasz to i mówisz wiesz, nie wiem, super są napisane, naprawdę jeden z lepszych i no polecam, jeszcze raz polecam, bo są napisane w takim właśnie, jakby na przykład czytasz jakieś opowieści o danym regionie, na przykład z League of Legends i to pisze chłop, co tam pisze, że o, pojechałem do tego regionu, wiecie. Jakby jesteś w tym świecie i fakt, że czytasz to, to czujesz, jakbyś czytał tego kolesia, a nie... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, poczytajcie sobie. Polecam zacząć od Atroxa. Mua. I od Ari. Mua. Polecam. Trzymajcie się ciepło, łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Ja mam jakiś ślinotok, Jezus Maria. Do zobaczenia, widzimy się jutro, dzisiaj o godzinie 18:00, bo ten odcinek prawdopodobnie był o 16:00. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej, pa.